Więc co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię bardzo sport. Uwielbiam sztuki walki. Lubię bardzo trenować, aktywnie spędzać czas. No i kocham jeździć na zawody, walczyć po prostu. A co ci to daje? Daje mi taką satysfakcję. Jak wracam do domu, to jestem spokojniejszy, zmęczony, wracam. Czasami wiesz, wrócić zakwadrona do domu po treningu, tylko obita. I jak... No często mi się. No, jak moje się kładę się do łóżka, to tak, no, jestem połamany, to wtedy tak czuję, że żyję. Czuję, że zrobiłem coś do przodu. Że nie stoję w miejscu, tylko idę cały czas w przód. Masz jakąś swoją ulubioną książkę? Mam ulubioną książkę, to jest autobiografia Mike'a Tysona, Moja prawda. No jak sama nazwa wskazuje, to jest autobiografia i opowiada o swoim życiu. Czemu cię zafascynowała? Bo Mike Tyson do tej pory jest legendą boksu, nikt nie walczył tak jak on. I on się wychował w bardzo trudnych warunkach. Tam w książce było opisane, że spał z mamą w jednym łóżku i z kochankiem mamy. I z takiej ulicy, z dziecka ulicy zrobił się, stał się no, legendą boksu. Wagi ciężkie. Kto jest twoim autorytetem? Miałem kiedyś swój autorytet, ale to było bardzo dawno temu, trochę się pozmieniało i sam nie. A czemu wziąłeś udział w Dance With Me? Bo nie chciałem pomóc potrzebującym, jakoś, nie wiem, wesprzeć ich w jakikolwiek sposób, zachęcić też ludzi do pomagania. Chciałeś pomóc innym. Czy to znaczy, że jesteś altruistą? Wydaje mi się, że tak. Dlaczego przyszedłeś akurat do Staszica? Ze względu na to, że nie podobał mi się ten ekonomik, przyszedłem z ekonomika. A gdzie się widzisz za 10 lat? Chciałem otworzyć swoją własną firmę. A jaką? Landscapingową. Na czym by ona polegała? To jest firma, w której wchodzisz do kogoś na przykład na ogród i to głównie są ogrody. I ktoś ma bardzo zaniedbany ogród i tam kładzie dekinki, nowe tarasy, robić oczka wodne i tak. Tym bym chciał się zająć.